Ty, słuchaj, to siedzę ostatnio w Tropikanie z siwym, z maliną, wiesz, kurto, nie? To. Po trzech dniach chyba, kurde, walenia w nos, chlania gorzały, wkurwiony konkretnie, wiesz co jest. I tam tańczy koło stołu taka dupa. I mi, kurwa, zasłania wejście, a ja muszę obcinać, czy mi grubasy nie wjeżdżają. Boda, odpierdaliśmy ostatnio trochę, le. To jej mówię, weź się szmuluje bany przesuń, bo ci, kurwa, ten stół zaraz na łbie położę. Jej typ się do mnie zesrał. Siwy jak wstał, jak mu wypierdolił z kufla na czerep, ty. A ta się zaczęła, kurwa, się popłakała, nie? Że jej stary w policji pracuje, zaraz tu wiadą, nam zarzuty jakieś postawią. Wiesz, co siwy do niej na to? Co? Postawić, to ja ci mogę chuja na czole, ty. I co zrobiła? No i co, no, zawinęła się, nie? No, chyba po 10 minutach, kurwa, nam wpadli. Chyba całym oddziałem. Zawinęli nas zaraz na 4-8. Na szczęście typ nie chciał składać skargi. No chuj, dobrze, chociaż otrzeźwiałem z tych baletów. Wybiła godzina zero. Jak tam ten samochód przejedzie, otwieramy. Dobra, tym razem przejdujemy do miasta. Ty, nie ma go. Kurwa, może drogę pogubił, albo go złapali, ty. Wieście mnie do skrytki. Najpierw odkopiemy pieniądze. Następnie jutro, kurwa jego mać, tutaj, w naszym mieście, się pojawi trzech gości z Gdańska, specjalistów. Razem zrobicie robotę na dobry początek. Ale najpierw do bałaganu mnie wieście. Co, pewnie najpierw jakąś kurwę przekopiesz? Ciebie, kurwo, zaraz przekopię. Mam ochotę się poprzytulać. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame, cause I break these chains. Can't control me. Jedno popołudnie. No, było super. Ale cały czas zachodzę w głowę, jak ty się Iruś wyrwałeś. Przecież twoja żona będzie rodzić lada moment. Spokojnie. Wszystko mam dokładnie zaplanowane. Termin mamy na za tydzień, a Viola myśli, że pojechałem jakiś ważny kontrakt z Chińczykami podpisać. Przecież termin zawsze może się przyspieszyć, nie? Wiem, wiem. Dlatego pojechaliśmy do Gdańska, a nie do Tokio. Zawsze mogłem szybko wrócić. Zresztą... to wszystko to jest zasługa Emila. Pomysł, żeby pojechać na konwent gier strategicznych, to prawdziwy majstersztyk. Cały Emil. Co wy gadacie? Byliśmy w Gdańsku, bez starych. Myślałem, że chociaż konkretnie kiełbasę przewietrzę. A tymczasem to nawet żadnych czysków nie zobaczyłem. Na takich wyjazdach trzeba iść do agencji. To jest porządna gildia. Wiedziałeś, na co się piszesz. Mówię, że będziemy 4 dni rżnąć. Warhammera. Idę się wyszczać, bo nie mogę tego słuchać. Tylko się nie brązujcie, jak tutaj sami zostaniecie. Cioty jebane. Co ty, kurwa, gruba się odpierdalasz? A przecież ja mam tak samo prawo, jak pan tu przejść. Masz prawo, to być w mordę wyjebane. Ciągaj Samarę i wypierdalaj.
Kochanie, kochanie, chyba się zaczęło. Tata mnie wiezie do szpitala. Przyjedź szybko. To już? Doskonale. Akurat wysiadłem z pociągu, zaraz złapię taksówkę i jadę do szpitala. A skąd ty właściwie masz tę maskę? Ty, no szedłem, miałem takich trzech kolesi w pociągu, jeden się do mnie przesadził, no to go zgasiłem, nie? I jak sobie odszedł, to mu to wypadło, to sobie wziąłem, nie? Ogólnie jacyś tacy znajomi mi się wydawali. Po co ci ta świnia? No jak to po co? Dobra, słuchajcie, dzwoniła Wioleta. Powiedziała, że teściu zawiezie ją na porodówkę. Może jeszcze dzisiaj urodzi. Stary, no to kurwa gratulacje, jedziemy z tobą. Gratulacje. Mordo. Tak. Ty, zajebista jest ta maska. Może jak ją założysz, to w końcu coś wyruchać. Dalej kurwa wsiadajcie, zanim jakieś sypnia. Wylozowany z utruwa. Dalej kurwa. Jesteście 2 minuty za szybko. Myślałem, że guma synchronizował z wami zegarki. No bo tak było. Po chuja łżesz. Kurwa, było tak. Orzecha się zapyta, jak nie wierzysz. Kurwa, macie chociaż jakieś maski? A klamki? Kurwa, co za organizacja? Ja pierdolę. Ty, no to co robimy? Może pojedziemy do Pasmanterii chociaż po jakieś rajstopy? Nie, nie, nie. Nie mamy czasu. Wiesz, co żurawina zrobi, jak coś nie wypali? Aż, kurwa mać. Słuchajcie, wjeżdżamy jak po swoje. Najpierw strzelamy do kamer monitoringu, później mogą nas w chuja pocałować. W razie czego wyprzemy się. Dobra, macie broń czy nie? Czekaj, coś tutaj mamy. Daj im. Czekaj. Trzymaj. Więcej nie ma. W razie czego orzech, jak będzie trzeba, to gołymi rękami będziesz musiał kogoś rozszarpać. Kurwa, dalej spiesz to, bo nie ma czasu, już podjeżdżamy. Pamiętajcie, walimy w formacji. Wy z przodu, my za wami. Kurwa, orzech! Mieliście strzelać do dziecia! Dobra, dawaj tą broń. Orzech, będę do ciebie dzwonił. Rozdzielamy się, widzimy się w bazie. Spierdalamy! Cappuccino jest na pewno z mlekiem migdałowym? Tak. Mam ostrą nietolerancję laktozy. To nie jest bar mleczny. Dobrze, dziękuję. Ja pierdolę, co to było? Prawie mnie zastrzelili. Przecież do Emila celowali. No tak, ale na mnie też patrzą. Co robimy? Musimy się szybko zgłosić na policję i powiedzieć prawdę. Tak? Zgłosisz się, że napadłeś na bank i uciekłeś z łupem? Przecież nas porwali. To czemu w banku nic nie powiedziałeś, tylko stałeś jak wryty z pistoletem w ręce? Bo się bałem, że mnie zastrzelą. Ja pierdolę. Pójdziemy siedzieć. A wiecie, co tam będziemy musieli robić? Filmów amerykańskich nie oglądaliście? No jak to? Pff.
Dzisiaj w Mahugie Banku doszło do napadu, podczas którego zrabowano złoto oraz gotówkę. Nie mamy jeszcze informacji na temat dokładnej wartości skradzionego łupu. Podczas napadu doszło do strzelaniny, w której rany poniósł jeden z napastników oraz policjant w cywilu, który dokonywał transakcji w placówce. Napastnicy zbiegli z miejsca zdarzenia. Na szczęście jeden z klientów przebywających w placówce zrobił ukradkiem zdjęcia sprawców. Oto poszukiwane osoby. Jeśli mają Państwo informacje na temat miejsca pobytu osób widocznych na ekranie, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się na policję. Nie ma wyjścia. A włosy i karat? Yeah, I feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up. Yeah. So baby, who gon' need some patience? I already won, now I'm just making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? Siema, prezes! Siema, siema! A co ty mnie tak? Za mało roboty ci dałem, że mnie tak po lotniskach ganiasz? Nie, ale jak to zobaczysz, to cię wypierdoli z butów! Zaskocz mnie, jeżeli jesteś w stanie! Zobacz to! Co to kurwa jest? Nie z tej strony, kurwa! No kurwa, nie wierzę. Co to? No, żurawina wyskoczył z kryminału! Wyśleć go! Natychmiast! Zrobię mu wywiecznik w czole! Ty jak zwykle w gorącej wodzie kąpany. Poczekaj! Jesteśmy przedsiębiorcami. Najpierw zobaczymy, co kombinuje. Może da się coś na tym zarobić. Potem go zdejmiesz. Niech zjeb myśli, że nas skasował. Dobra. I tu się kurwa zdziwi. Zrobione. No, żurawina. Chujo zajebana. Właśnie twój czas zaczął się kurczyć. Jak chuj w lodowatej wodzie. Potrzebujemy twojej pomocy. Ciszej, Żyga, kurwa, bo mi kurwę spłoszysz. Przepraszam. Potrzebujemy, żebyście z Karatem nam pomogli. W czym? Policja nas ściga. Może nawet już nas śledzą. Co? Przypałowcy jebani? To po co tu przychodzicie? Nie dzwoń do mnie więcej. Klipa cię zaswędzi się, jeszcze byś pucować. Dalej. Widzicie? Jak to jest, tak się ze szmulami zadajesz? Aha, deptana była? Nie mogę ci powiedzieć szczegółów, ale jajca puste. Dobra, co odjebaliście? Potrzebujemy pomocy. Przypadkiem zostaliśmy wmieszani w napad na bank. No i co ja mam wam pomóc? No, wy z Karatem dobrze sobie radzicie w takich sytuacjach. My nie wiemy, co mamy robić. Ja powiem tak, ja jestem zajebany robotą, a Karatowi odjebał nas ban i znalazł sobie nową profesję. Ja bez niego nic nie zdziałam. Otworzył swoją wymarzoną agencję? Gorzej. A co? Gówno. No to co mamy zrobić? Nie wiem, ale jak was znajdą i zawiną, to nie mówcie, że mnie znacie. A co z tym mamy zrobić? Przekonać.
Złóżmy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze ciała śmiertelne na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Siema, wariat. Mam dobry temat, potrzebuję cię. Ja już skończyłem z działaniem na ulicy. Teraz jestem sługą pana naszego jedynego. Na turban cię odjebało i słuchaj to, co przez mnie będzie tutaj powiedziane. Ojcze Konradzie, możemy kontynuować? Czekaj teraz, on ci nigdzie nie ucieknie. Synu, obrażasz boską ceremonię dewocjonalia. Patrz, kurwa. Dobra, wariaty, najważniejszy wam ogarnąłem. Teraz sobie tylko typa załadujcie do dziury i pozamiatane. Nie wiem, o co chodzi, ale jak to ogarniemy, to z włosem bierzemy 70% tej torby. Jak za starych dobrych czasów. Tylko zanim zaczniemy, musimy ogarnąć jeszcze jedną ważną rzecz. Nobody's harder than me, I'm a breaker of chains, I'm living it free. Trust what I said and not what you see. Nobody keep it in order like me. I'm really a beast and I'm out in the wild. The world in my eye and I want it right now. That's a vow and I gotta get it. The victory's mine. You tryna compete, it's wasted time. I came from the bottom but now I'm in front of the line. In front of the haters, I turn into motivators. I don't owe them no favors and any beef will get catered. I'm on my way, doing my flex. Running it up, getting my checks. I got the power, give me respect. I live this life and on to the next. I live this life, then on to the next. Give me respect. I live this life, then on to the next. Bez mnie nie jesteśmy sobą. Give me respect. I live this life, then on to the next. Żygajcie, o co chodzi. Nie. Nie. Nie, 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 kurwa, nie, nie! Kurwa jego jebana mać, wytłumaczcie mi, jak się daliście wyjebać? Jak wy mogliście w ogóle nas z nimi pomylić? No kurwa, mieli maskę, świni! Stary, moim zdaniem byli praktycznie identyczni. Daj te zdjęcia. Podobni. Oni są waszym zdaniem praktycznie identyczni? Moim zdaniem, no można było się zajebać, nie? Andrzejku. Słuchaj, przyjechaliśmy tak, jak się umawialiśmy. Gotowi na robotę. A wy daliście się wyjebać na hajs. A teraz jesteś na winien. Nie mów do mnie, Andrzejku. Do Wisły ich wrzućcie. Potem przyjedźcie po mnie. Co, bierzemy się za tą policjantkę? Jebać policjantkę. Ona wypełnia tylko rozkazy. To co potem? Łysy i cygan. Jak to możliwe, żeby ktokolwiek pomylił was z kimkolwiek, kto mógłby robić cokolwiek charakternego? To Żurek znalazł taką maskę świni i ją założył na głowę i nas pomylili. Jaką maskę świni? Pociągu, jak wracaliśmy z Gdańska. To szedłem wagonem i przepychałem się z takimi kolesiami. Jak już wyszedłem z tego klinczu, no to im tam wypadła maska. To czemu im jej nie oddałeś? No, to był akcent. Ja akurat jestem charakterny. Downem jesteś jebanym, a nie charakterny. Zagadka rozwiązana. W Trójmieście jest taka ekipa, co robi napady. Na komisy, lombardy i inne tego typu gówno. Zawsze wjeżdżają w przebraniu. Jeden w masce świni, drugi w masce tygrysa, a trzeci
Chuj wie, nie pamiętam, ale też jakieś bydle. Jak w Tekenie. Tak, w Tekenie. No ta tygrysia maska. Może to was powinno zainteresować. Poszukiwany Andrzej Żurawiński zbiegł z zakładu karnego wczoraj w godzinach porannych. Jeżeli ktokolwiek widział tego człowieka, prosimy o kontakt z policją. Żurawina na wolności, napad na bank, to się nie mogło zdarzyć przypadkowo w tym samym czasie. To pewnie jebany już nas szuka. Czyli tak nie mamy wyjścia i musimy działać. Chyba już wiem, co zrobimy. Jak bardzo byli do was podobni? No byli prawie tacy sami. Oczywiście, no nie zachowali się cioty jak oni. Ale gęby to wypisz wymalił jak no, oni. No, to trzeba tak zakręcić, żeby psy myślały, że to tamci zrobili napad i pozamiatane. No ale jak to zrobić? Czekaj, kurwa, daj pomyśleć. Najpierw zakitrajmy torbę. Tylko panowie, z zawartości tej torby nie możemy nawet tknąć. Kurwa, ty jak mi ich wjebiemy do tej rzeki? Normalnie. Ja złapię za łeb, ty za nogi i wrzucamy. Kurwa, jak wypłyną przy jakiejś starówce czy coś, ty... Co ty, kurwa? Szczopaki ich zeżrą po drodze. Może i masz rację, ale tego kurwa grubasa orzecha jebanego, kurwa cwela pedała, ja nie wiem, czy ja dam radę go udźwignąć, wiesz? To go forą przepierdolimy, jak z pychaczem. Ty, a może i masz rację, czekaj, oszam go, będzie kurwa ciężejszy. Kurwa, ty, a propos fury, ten cygan, co nam go Żurawina kazał ganiać, kurwa, przecież on ma betę zajebistą. 2-4 rocznik max, w gazie czarna E60, ty, noż to za chuj. I co z tego? No i kurwa, jakbyśmy go dojebali, ja bym sobie ją przejął, jak nie masz nic przeciwko, nie? Przecież ty nie masz prawa jazdy. Ty, ale mam umiejętności, nie? A jak cię psy zatrzymają i dostaniesz 500 mandatu? Kurwa, właśnie wpierdałam 3 trupów do Wisły, mam się martwić 500 zł mandatu? Dobra, jak jesteś taki bogaty, to okej. Okay. Kurwa, a wiesz jaką rejestrację sobie wyjebie? Jaką? C4 Guma. Jedyna inteligentna forma życia na obcej planecie. To mi coś przypomniało.
pewną hipotezę. Słyszeliście, co to jest panspermia? Ja jestem pansperma. Trzymaj tak, żeby ty łbem nie kiwała, bo się zaraz obrzyga albo obsta. Wtedy nikt nie porucha. Ja pójdę po jakąś wodę i tam sypnę czymś na otrzeźwienie. Szkoda takiej dupy eleganckiej. Co ty kurwa chcesz od mojej dziewczyny? Ty flecie jebany. Ja? Ja tylko chciałem pomóc. Przestań ją dotykać i wypierdalaj, bo ci zaraz łeb rozjebie. Co, frajerzy? Doigraliście się. Pójdziecie pierdzieć pasiaki na kilka latek. Za co? Za gówno, za pobicie i handel narkotykami. Nikogo nie pobiliśmy, a z narkotykami tym bardziej nic wspólnego nie mamy. To nie jest tak, że musisz mieć coś wspólnego. Ważne, że mamy winnego. A dowody się znajdą. Raport musi kurwa zgadzać. Nic nam nie przybijecie. Do niczego się nie przyznajemy. Poza tym możemy wykonać jeden telefon. Ja to bym wam dał. Zadzwonić i papieroska. Ale to jest jebany psycho. Zaraz was rozkurwi. Chyba, że mi pomożecie. Znacie ich? Takie chujozy jak wy szwendają się po różnych spolunach. Nikogo nie znamy, chcemy zadzwonić. Chcecie zadzwonić? Chuj mnie swędzi w tej sprawie, że chcecie zadzwonić. Nigdzie nie zadzwonicie. To nie kurwa hotel. I wiecie co? Najbardziej nie lubię takich frajerów jak wy, co myślą, że są nie wiadomo kim, a tak naprawdę są zwykłymi kurwa pszczymurami. I wiecie co zrobię? Wpierdolę was do lochu. A wiecie kto dzisiaj jest w lochu? Bydlak. Znacie Bydlaka? Bydlak to gość, co ma 2,5 metra i owłosione plery futerkiem. I wiecie co robi z takimi chłopcami jak wy? Oglądaliście filmy amerykańskie? Uderz mnie. Zajebi kurwa! A wiecie, co jeszcze będziecie musieli zrobić? Chodź tu! Chodź tu!
ofiara nie wnosi skargi, oni są wolni. Ty się chyba za dużo filmów naoglądałeś, amerykańskich. Sławek, wstawaj, co ty znów odpierdalasz? Leków znowu nie wziąłeś? Siema, Dzędzel. Tak, wypuścili nas. Mam nadzieję, że z Piarskimi nie rozmawialiście. No, masz szczęście. Przyjedź za pół godziny do kebaba u Alibaby. Tak, to jest mój ziomek. Powiedz, że jesteście ode mnie i poczekajcie tam. Chłopaki, uważajcie na siebie. Wiecie, jak jest gorąco na mieście. Zostawiam wam mój numer telefonu. Nie będzie takiej potrzeby. I jeszcze zadzwonisz. Będzie śmietnik, to wypierdolę. Nie będę śmieci na ulicy. Siemano. Siemano. Gdzie jest torba? W bagażniku, nie ruszaliśmy jej. A temu co, kurwa? Zeżar dwa kebaby i zasnął przed trzecim. Dobrze, że już jesteście. Martwiliśmy się, że was nie wypuszczą. Nie wiemy, co robić. To jest mało powiedziane. Moja żona jest na porodówce i ciągle wydzwania do mnie, dopytując, gdzie jestem. Powiedziała, że, cytuję, łeb mnie rozpierdoli, jak mnie złapie. O wilku mowa, dzwoni na wideo, co mam zrobić? No jak to co, odbierz i powiedz jej coś normalnie. Gdzie ty, kurwa, baranie jebany jesteś? Ja tu zaraz będę rodzić. Mi się delegacja lekko przedłużyła. Jak ci się mogła przedłużyć delegacja, jak dopiero co dzwoniłeś, że wróciłeś? Już, panie prezesie, dzień dobry. Już przygotowuję dla pana te raporty. Masz pół godziny. Muszę kończyć, kocham cię, pa! Widzicie, co się dzieje? I jak mnie policja nie zawinie i nie zamknie do więzienia na nie wiadomo ile lat? Stara mnie zabije. Patrzcie na to! Dziś nad ranem wyłowiono z Wisły ciała trzech mężczyzn. Po rozpoznaniu zwłok okazało się, że są to ciała trzech z pięciu sprawców napadu na bank. Pozostałych dwóch policja nadal szuka. Jeśli ktoś z państwa ma informacje na temat miejsca pobytu osób widocznych w tym momencie na ekranie, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższym komisariatem policji. No i rozjebane. Samo się wyjaśniło. Kamień z serca. Mogę jechać wreszcie do tego szpitala. Ty kurwa mała, jak mnie tak stary dał, żeby mi tak po plecach poskakała. Z jej wagą to otwarte złamanie kręgosłupa by mi przez brzuch wyszło. A drepnij tam konkretnie jeszcze przez pod łopatką. Siema, prezes. Siema. Po chuju ona ci tak po tych plecach skacze? Żeby mi gnaty nastawić. Czy ona ze 30 kilo waży? To co ona ma ci tam nastawiać? Zdziwiłbyś się, jakby ci te 30 kilo po plecach poskakało. Po 15 minutach takiego skakania się czujesz, jakby ci 12 kopało. Zobacz na to. Ta żurawina jebana Cfeloza zorganizował ten napad. Skąd wiesz? Bo tych dwóch inteligentów to jest ekipa żurawiny. Ale to jeszcze nic. Zobacz jeszcze na to. Ten ma bliznę na mordzie, a ten nie ma. A ten ma tatuaż na szyi, a tu nie ma. A ten? Chuj go wie, ale to nie mogą być ci sami na pewno. A przejdź, kurwa! Muszę pomyśleć. To masz nową misję. To co? Zgodnie z umową 30% torby dla was. My się musimy przed żurawinem jeszcze zakitrać. Może gdzieś wyjedziemy? No, może na Majorkę jakąś albo gdzieś. W ogóle ta dupa z telewizji, ona jest zajebista. Ty, a ona jest jedna z miasta. Może ją weźmiemy. Ona ci się podoba? To jest koleżanka mojej siostry i to dosyć bliska. No jak chuj. Razem śmigają po toaletach. Co ty pierdolisz? Jest nasza taksówka. To co panowie? Trzymajcie za mnie kciuki. Kup tam jakieś kwiatki w Wiolce. Wezmę. Na razie.
wszyscy już! Dalej, kurwa, grubasie! Płaść do buty! Dalej! Dalej, płaść, kurwa, mać! Jedziemy! Najważniejsze, że mamy torbę z hajsem. Powinniśmy tę torbę wymienić na żurka. Czekaj, kurwa, daj pomyśleć. Skoro to był Roman i Guma, to na pewno już wiedzą, że mamy torbę. Musimy się dobić do Żurawiny jak najszybciej. Fafa nam pomoże. Psy go rozkminiły, że bankomat wyrwał i się kitra gdzieś. Ale na pewno by pomógł. No, ciekawe, kurwa, gdzie? Sprawdźmy w Tropikanie. Kurwa? Wentyla szukamy. Ochroniarz nas tutaj przysłał. He? Siadajcie. Gdzie, kurwa? A co wy, kurwa? Z policji? Nie. Książkę, kurwa, piszecie? Nie. A ty kim, kurwa, jesteś, pręcie jebany, że się odzywasz niepytany, co? Kim ty, kurwa, jesteś? Ireneusz Zyl. Ej, kurwa, ty, zostaw mnie. Spokojnie, to jest nasz ziomek. To policjant, kurwa, jest. To nie jest żaden policjant. W biznesie pracuje, wiem, znam go. Przecież to ryj ma jak pies. Wiecie, kim ja, kurwa, jestem? Nie. Wiecie, jak nam, jak, kurwa, mówią? Nie. Gollum. A wiecie, kurwa, dlaczego? Nie. Ja też nie wiem. Po co go szukacie? Podobno może nam wskazać, gdzie jest nasz ziomek. Kogo szukacie? Taki wariat często tutaj przychodzi. Fafa na niego wołają. Jaki wariat? Fafa na niego wołają. Dobra, która, kurwa, chce się ze mną napierdalać? Ty? Nie, spokojnie. Ty? Ty? Zaraz wyjmę chuja i będzie mi... Teraz ktoś mi lachę opierdalał! Za tego fafę pierdolonego! Ty mi opierdolisz pałę? Nie! Ty? Nie! Ty? Nie, spokojnie! Może ty? Niech ktoś mu opierdoli tę pałę! Ty mu opierdol pałę, ciebie chcę odstrzelić! Czekaj, Gollum! My go szukamy tak naprawdę, bo chcemy go... Najebać go chcemy, o! Tego fafę pierdolonego? Tak! Ha? Najebać go chcemy! Ha? No. Wiem, gdzie on jest. Gdzie? Powiem wam, ale musicie coś dla mnie zrobić. Co? Gówno! Zrobicie czy nie? No ale stary, musimy wiedzieć co! To jebać was! Wypierdalać! Dobra, zrobimy.
Co to jest? Musicie odzyskać mój naszyjnik. A gdzie on jest? Tu masz adres. Ale nie idźcie tam w nocy. Typ jest ślepy, ale niebezpieczny. Trochę creepy. Typ jest ślepy. Wjeżdżamy tam, zrywamy mu ten naszyjnik. 2 minuty i po robocie, kurwa. No to wjeżdżamy. Dobrze, jebać. Ha, i widzisz, kurwa. Zawijamy stąd. Dobra, naszyjnik mamy. Teraz się trzeba gdzieś zakitrać do 21. Ja mam! Wspaniałe miejsce, gdzie możemy poczekać. Tylko żebym się nie wkurwił. Pentium, dobrze ci widzieć. Zagramy w coś? Siemano. Tak, już wszystko gotowe. Co to kurwa jest za spęta anorektyków? Wpierdalamy stąd karat albo zaraz ich połamie. To jest wasz klan? To ja, Albert i jego siostra Malwina. Na was. Malwina! Malwina! OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. W tym odcinku jednak zamoczę końcówę. Hotel otwieram na Mazurach, poszukuję właśnie takie menażerki jak ty. Tak? O, potem będę ją do spółki wciągać. Naprawdę? Musisz się szybko decydować, bo mam już 4 maniury.
No i byśmy musieli do góry do kibla skoczyć, żebym sobie zrobił z tobą zdjęcie w stroju adamowym. Będzie mi łatwiej ciebie na zarządzie przepchnąć. Nawet z geometrią euklidesową, a co no dopiero z zasadami. Teraz twój ruch. Jeśli to zrobisz, to nasz klan znowu zabłyśnie blaskiem wiktorii. Jak to zrobisz, to ci napisz do walety przy wszystkich zaraz. O ty kurwa. 21. Zawijamy do Tropikany. Masz kurwa szczęście. A ty się będziesz jeszcze pucować. Mamy ten jebany naszyjnik. Gdzie on jest? Kogo ty mi kurwa na zaplecze lokalu wpuszczasz? Wołają. Karat! Utop to w rzece. Hans jest dla ciebie. Jak mnie kiedyś spotkasz, jestem ci winny przysługę. Co się patrzysz jak szpak w pizdę? Ja pana skądś znam. Wyrządziłem kiedyś dla pana przysługę i obiecał się panu wdzięczyć. To przysługa jest taka, że na cipę nie dostałeś jak tu wszedłeś. Co tu się kurwa odpierdala? A widzisz kurwa, Maula ci fafy szukają, chcą go najebać. Tak? Ten kurwiarz chlał mnie na lokalu chyba ciągiem 3 dni. Na koniec zasnął. A jak go ochroniarz obudził, to mu odjebało. Wyciągnął kopyto i zaczął ludziom pod nogi strzelać. W kelnerki krzesłami rzucać. Nie chcę mi się za nim latać, ale jak się nawinie, to będzie miał dziurę w kolanie wywierconą. Dobra, możemy ten adres? On w jakiejś stajni jest. W jakiej? W jakiejś kurwa stajni, nie wiem w której. To po to nas kurwa narażałeś, do tego ślepego wysyłałeś, żeby teraz na koniec powiedzieć, że w jakiejś kurwa stajni? Przepraszam. W jakiejś kurwa stajni, nie wiem w której. Czekaj kurwa, to jest Smolno. Tylko go napierdalajcie tak długo, aż się przestanie ruszać. Tfu, śmieć jebany. Dobra karat, ja wiem gdzie to jest. Na pewno tam będzie? A co ja kurwa, myślisz, że on do mnie listy pisze? Dobra kurwa, nieważne. Ty kurwa, czekaj ta. Jak go spotkacie, to naszczajcie na niego i powiedzcie, że to od Goluma. Te! Wiemy gdzie iść szukać. Wsiadajcie. Ty, karat. Patrz to. Do Żyda pójdzie. Ashamed. Think something new. Understand. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. The
9 rano, robota czeka. Czemu musieliśmy czekać do rana, żeby się tu pojawić? Jakby nas nie rozpoznał po ciemku i by mu odjebało, to mogłoby dojść do czegoś, do czego ty na pewno byś nie chciał, żeby doszło. Ale jebie, co? Jak z Żydowi spod napleta. Takiego sobie kiedyś kupię. Co to odpierdalasz? Sorry. Ty! Wariacie, co to odpierdalasz? Fafa, spokojnie, on jest z nami. Jak mnie tu znaleźliście? Taki typ, Gollum nam powiedział. Ten pet, znacie go? Nie, przypadkiem na niego wpadliśmy. No, to dobrze. No, ale jak z nim gadaliśmy, to nie wyglądał na takiego, jakbyście się przyjaźnili. Melanż niefortunny. Trochę starodzieje. Jak mogę wam pomóc? Żurawina spierdolił z więzienia i teraz za nami gania. Potrzebujemy twojej pomocy. Mordy, chciałbym wam pomóc, ale nie mogę się stąd ruszyć. Pałe ścigają mnie za bankomat. Dodatkowo jeszcze parę afer koperkowych, a ostatnio jeszcze naodpierdalałem na mieście i grubasy się na mnie czają. Więcej wam przyniósł szkody niż pożytku. Jasna sprawa. Zawsze mogliśmy na ciebie liczyć i zawsze nam pomagałeś, ale rozumiemy, że masz kłopoty. Ty, tylko trzeba jakoś dzyndzle obudzić. Na to mam dobry patent. Co się stało? Mały wypadek przy pracy, ale widzę, że już jesteś ogarnięty. Czuję się zajebiście. Dogadałbym się z Żurawiną na spokojnie. No, na pewno. Jak to zrobiliście? Czopka dostałeś. Jakiego kurwa czopka? Tampon nasączony mefedronem. W dupę. Kurwa. I co teraz? Gówno, 120 zł. Siadaj tu, Szczoszku. Będziesz miał wywiad. Co ty, kurwa? Nie dejgaj z intel celu, święca środki. Nie wiem, co mam robić. Dziecko mi się rodzi. Ściga mnie policja, bandyta. Nawet już nie wiem, kto mnie ściga. To chyba koniec. Daj mi swój telefon, coś ci pokażę. Po co? No daj, zobaczysz. Zajeb w kindybo, może jeszcze coś wymyślimy. No teraz jakaś kurwa musi akurat dzwonić, ja pierdolę. To jest Żurek, odbierz! Żyjesz! To najważniejsze! Panowie, oni mi jeszcze nic nie zrobili, ale powiedzieli, jak torba się nie znajdzie, to mi nogi zabetonują i do Wisły. Betonowe buty chcą mu zajebać. Jak w filmie, to jest dobra akcja. Przywieźcie torbę za godzinę na złomowisko. Z całą kwotą. Nic się nie bój, wszystko przywieziemy. Pierdolę, już tak pięknie było. Wszystko miałem poplanowane, poinwestowane. Życie naszego przyjaciela jest chyba ważniejsze od pieniędzy.
Dobra, kurwa, ale wiedzcie, że pozbawiacie dobrego chłopaka przyszłości. Nie, no przemyślmy to jeszcze. Dobra, chuj w to. I co, macie torbę? Mamy. Rzuć mi ją tutaj. Dobra, otwieraj bagażnik. Dalej, kurwa! Wsiadaj! Myśleliście, że wam tak typa oddamy? Za tą zniewagę chyba musicie ponieść jakąś karę, e? Dawaj klucze do mojej bejcy, pedale. Jakiej twojej bejcy? To jest moja bejca. Twoje to jest to, co wysrasz. Dawaj, bo ci jeszcze kurwa kolaną stawię. Które? Do rajchu na szparagi pojedziesz, zarobisz sen na nową. Dzień dobry państwu. ...2004 rocznik... ...w gazie... ...czarna... ...sztos jak chuj! Wszyscy się gapią na glebę! Nikt się nie patrzy, wszyscy na glebę, kurwa! Nawet nie wiesz, co zrobiłeś. Jak się żurawina dowie, będziesz miał przejebane. Ta żurawina? Pedał jebany? Wiesz, co mi może zrobić? Gałkę muszkotową opierdolić. Możesz mnie teraz zabić. Jak się żurawina dowie, to w przeciągu 2 godzin będziesz miał pozamiatane. Nie, kolego. Ty, kurwa, pójdziesz ze mną. Zadzwonię do siorki, żeby nas stąd odebrała. A co z tymi zwłokami? Nie ruszamy, żeby nam trupa nie przebili. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got a message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you're not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter. My check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up. So read about it, don't beat around it, straight to it. Masz ten zapasowy klucz od BMK? Ten facet, który właśnie uciekł z więzienia, co ma z wami wspólnego? Jaki facet? Konrad, nie udawaj debila. We wszystkich wiadomościach o tym mówią. Andrzej Żurawiński, co ma z wami wspólnego? Nic! Tak? To czemu się dzisiaj kręci koło mojego domu? Nie wiem! Może jest mormonem, a może tobie coś się w głowie pomieszało. Dobra, jedziemy.
Kto to jest? No Roman. Ten wafel od żurawiny. Ten, co zrobił wtedy napad na bank. No i pięknie. A łup masz? No oczywiście, że mam. W samochodzie leży, w schowku. No i to mi się podoba. First class. Prima sort. Erste klasse. Ty to powiem ci, blady, nawet czasem kolorów potrafisz nabrać. A co z tym drugim? Zrobiłem mu trepanację czaszki. A tego dlaczego zawinąłeś? Bo pyskowy upadał jebany, to myślałem, że przyciągnę go jeszcze trochę. Blady, kurwa, my nie jesteśmy sadystami. My jesteśmy biznesmenami. Sorry, szefie, no ale obrażał nas gość, to myślałem, że przyciągnę go jeszcze trochę. Obrażał, ech. I za to ćwiarę chcesz dostać. Na przyszłość zapamiętaj. Ja jestem od myślenia, ty jesteś od robienia. Okej. Ale to nawet dobrze, że go zawinąłeś. Dlaczego? Ten długi został zabity. Ten tutaj zniknął razem z łupem. Nawet żurawina z tymi swoimi dwoma zwojami w tym pustym łbie powinien połączyć te fakty i będzie myślał, że to on. Ten grzbiet chce coś powiedzieć. Czy mogę panu pomóc? Będziecie pozamiatani! Chyba coś mu się odkleiło. Teraz mu się odklei. Zrób tak, żeby zniknął. No dobra, powiem chłopakom, żeby wrzucili tą szafę do rzeki, dobra? A. Ty, skąd wiedziałeś, że on tutaj będzie? Tutaj jest jedna z firm tego pierdolonego Mareczka. Kurwa, skąd wiesz, jaką ma firmę? Biznesmeni wiedzą, co robią inni biznesmeni. Dobra, jebać to, co robimy? Chuj wie, czy on w ogóle sprawdził, że ma kogoś w bagażniku. Dobra, plan jest taki. Przykitramy się do fury, otwieram kluczykiem zapasowym, ładujemy się do środka i spierdalamy. No, tylko musimy to szybko ogarnąć, żeby cieć nas nie przyciął. Dobra. Dobra, spierdalamy do mojej siorki, tam się obczai, co robimy z torbą. Kurwa, hotel miałem na Mazurach otwierać. Poczekaj, to będzie za duży hałas. Co, kurwa? No jak odpalimy ten samochód, będą nas gonić z powrotem, a tak, to uwalniamy żurka i można iść do domu. Stara mi wydzwania. Dziecko mi się rodzi, Emil ma rację, ja chcę już do szpitala. Kurwa mać, to jest unikat model, Empower. Ty kuznaczki pościągałem. Jaki Empower, jak to na gaz jeździ? Kurwa, na gaz jeździ, bo ja się ekonomią interesuję i nie marnuję kapitału. Wiesz, za ile to auto może do Żyda pójść? Za ile? 40 koła lekkim chujem. Ta, chyba jak cena razem z garażem liczona. Spierdolaj, ty, kurwa. Oni mają trochę rację. Jak furę zawiniemy, to znowu się z nami puszczą, a tak? Weźmy trochę czasu, żeby sobie torby rozkminić. Kurwa, dobra! Ale jak na koniec tego cyrku nie będę miał torby w ręce, to się zrzucacie na nówkę sztukę od Niemca, tylko w czerwonych skórach. Zajebiście, że to wy. Mam klaustrofobię. Macie coś do jedzenia? Wysiadaj.
dalej! Uciekajmy! Czekaj, czekaj! Patrzcie! Spierdalamy stąd! Spierdalajmy stąd, zanim psy tu będą. No, Smarka, szybko, bo na spotkaniu biznesowym jestem. Konrad, on tutaj przyszedł. Żurawiński. Jak to przyszedł? Nic ci nie zrobił? Nie, ale była u mnie koleżanka i chyba nas pomyli. Jaka koleżanka? Ania, która w telewizji pracuje. A, on siedział trochę za granicą i w pudle, mógł jej nie rozpoznać. A ty gdzie byłaś w tym czasie? Wyszłam po papierosy do sklepu, widziałam, jak ją ładował do samochodu. Tylko na psy nie dzwoń. Jak w 2 godziny nic nie zdziałasz, to zadzwonię. Konrad, on zostawił jeszcze taką kartkę. To chyba współrzędne geograficzne. Wyślij mi to SMS-em. Będziesz miał szansę zostać bohaterem. Jedziemy. Czym kurwa? Coś się załatwi.
Halo, halo, co tam się stało? Proszę pana, wszystko w porządku? Wszystko w porządku? A może po karetkę trzeba zadzwonić? Budzi się. Dobra, podjeżdżamy pod ten złom, 10 minut i jesteśmy z powrotem. A wy się kurwa nie ruszajcie. Halo, jest tam kto? Co jest, kurwa? I co? Znowu się spotykamy. Chcieliście wyruchać dziurawinę, jak wasz kolega? To skończycie, jak wasz kolega. To nie jest nasz kolega. Pizdę zamknij, kurwa! Idziecie. Stop! Łysy, do słupa, tyłem, już. Ty masz i go przywiązuj. Ruchy! Ruchy, ruchy, kurwa! Szybko. Dawaj, dawaj! Teraz ty, tam! Już zapierdalaj! Tyłem, tutaj. Ten jebany Mareczek, pedał jebany. Wiecie, co kurwa wymyślił? Że sobie żurawinę po cichu wypierdoli. Na pieniążki. Na złoto. Że kurwa będzie szlachcicem. Że sobie kurwa biznesy pootwiera. A tu dupa. Padł w siatkę pająka. Jak mucha jebana. I teraz wy... Poniesiecie, kurwa, odpowiedzialność. Razem z swoją siostrą. Po pierwsze, to nie jest jego siostra, tylko moja siostra. A po drugie, to nie jest moja siostra, tylko jej koleżanka. Wełbie ci się, ćpunie pierdolony, od mefedronu miesza. Właśnie zyskaliście dodatkowe 2 minuty życia.
ci się podoba, to nawin coś do niej. Muda! My chcieliśmy ci pomóc. Tak? Gdyby nie wy, to by mnie w ogóle tutaj nie było. Może komplementem jakiś spróbuj. Ja bym ci nigdy tak mocno nie wyjebał. Dobra, dobra. Nie wiem, co wy ode mnie chcecie, ale ja się stąd zwijam. A my? Co jest, kurwa? Wołamy Dzędzla i Żurka. Dzędzel! Żurek! Dzędzel! Ej, a jakbyście mieli do wyboru? Dupa ładna z mordy, ale gruba? Albo zgrabna, ale zjebana z mordy. Co byście wybrali? Naprawdę, teraz taki temat? Chyba nie słyszą, spróbuję przetrzeć węzeł. Być duszno. Raz, dwa... Ty, żurawina! Grałeś kiedyś w mulata? Co, kurwa? Twoja sperma, moja klata. Pedale jebany. Fafula, uratowałeś nam życie. Psy tu zaraz będą. Spierdalajcie stąd. Biorę to na siebie. I tak nie mogę się tu odnaleźć. Jak to bierzesz to na siebie? Normalnie. Spierdalajcie stąd. To do zobaczenia na twoje 60. urodziny. Twoją część łupu zakopię w lesie. Wiesz gdzie? Tak. If it's cool with you, roll it up and ride to it. Let the wind blow, wind. Just ride to it. Just ride to it. Yeah, I put my life on the line when I'm right between the line. I could put it in a song or deliver the rhyme. I put my life on the line trying to get that shine. Half the time life is all about waiting in line. I do my dirt about my lonely, I don't need no help. Mastermind with some gadgets, I don't need no belt.
soon as I hit the stage, I adore the crowd. Lyrically impressive song, but the beat's too loud. I ain't gotta say I'm nice, man. Dobra, pozdrów Wiolkę. Prześlę ci współrzędne geograficzne odkopiecie, kiedy będziecie mieli czas. Trzyma, nara. Trzymaj się. I po robocie. Wiesz co, ja też się stąd zawinę. Wezmę sobie małpkę, przejdę się przez park, także na razie. Dzięki za wszystko. Trzymaj się, stary. Ty, Karat. Co ty zrobisz z tym kwitem? Na Mazury jadę. Hotel otwieram. Zajebista sprawa. Dostaniesz zaproszenie. Nara. Nara. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you. Because I stand tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big... Borysie, Kościół Boży przyjmuje Cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża. Po mnie Wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie Wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Dzień dobry Państwu. A ty co, kurwa, z policjantką się bujasz? To nie jest żadna policjantka. To kto? Pani menadżer mojego nowego hotelu na Mazurach. Dostaniesz rabacik. Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. Get dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die, we'll never be alike, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus. Stand in front of every one of them rocks. They slinging and be a shield. I'll be your shield, yeah. In the fiercest battle, I'll defend you. I'll defend you. From all these arrows and the sword, you from danger. Let me be your shield. Yeah, let's go. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Facing tribulation, but don't let it get you down. What I'm saying may take patience, but you're gonna make it out. I scratch my own two feet to pull you to safety. When the fires are burning, burning like crazy,